opinii wielu pacjentów, a może nawet lekarzy, picie kawy kojarzy się z niekorzystnym wpływem na zdrowie. Szczególne obawy dotyczą ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Współczesna nauka ma jednak dużo lepsze wiadomości i badania z ostatnich 10 lat nie potwierdzają dotychczasowych poglądów na temat zagrożeń kardiologicznych wynikających z picia kawy, a niektóre wskazują nawet, że kawa może mieć działanie ochronne. Osoby regularnie pijące kawę nie muszą z niej rezygnować w przypadku wystąpienia nadciśnienia tętniczego z uwagi na to, że na przestrzeni lat doszło do rozwoju tolerancji organizmu. Natomiast osoby sporadycznie pijące kawę mogą reagować wzrostem ciśnienia tętniczego i to nawet dosyć gwałtownym. W kontekście zdrowia serca bardzo ważny jest jednak sposób parzenia kawy. Kawa zalewana bezpośrednio wrzątkiem w filiżance może podwyższać stężenie cholesterolu i homocysteiny we krwi, a więc ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Natomiast takich właściwości nie ma kawa parzona przy użyciu filtrów, które zatrzymują przechodzenie do naparu związków odpowiedzialnych za wzrost tych wskaźników. Można by zatem zadać pytanie, jaka jest najbardziej odpowiednia ilość kawy w ciągu dnia. Pamiętając, że kawa jest źródłem kofeiny, której duże dawki mogą u niektórych osób powodować silne działanie pobudzające, najbardziej zalecane są 3-4 filiżanki kawy dziennie. Gdyby jeszcze ograniczyć znacznie słodzenie kawy, można by powiedzieć, że nadszedł koniec rozterek pacjentów na temat związku między piciem kawy a stanem zdrowia serca i naczyń krwionośnych.